Witam serdecznie w warsztacie u Białego. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak w szlifierce taśmowej, ta szlifierka akurat jest od pana Pruszyńskiego, w jednofazowym silniku, jak dołożyć sterowanie obrotów, czyli żebyśmy mieli sterowanie płynne obrotami, regulacja obrotów plus przełączanie prawo-lewo obrotów silnika. Musimy zakupić do takiej szlifierki. Znajomy mi załatwił falowniczek taki z Chin, prosto z Chin, w Polsce nie idzie jakoś tego kupić. Koszt operacyjny tego urządzenia jest to około 300 zł i trzeba to zaprogramować. Jest oczywiście dostarczana jakaś tam polska instrukcja czy tam angielska, więc tu trzeba na pewno mądrej głowy, żeby to zaprogramować. To jest falownik do trzyfazowego i jednofazowego silnika, także pasuje do jednego i drugiego. Jak widać, wszystko mamy prawie po chińsku. Mamy jakieś chłodzenie, wiatraczek i przełącznik akurat jest z odzysku, z jakiejś tej wolnoobrotowej wyciskarki do soku, wyjęta sprężynka i to będzie przełącznik do zmiany obrotów. Jest z nami elektronik z Warszawy, uzdolniony człowiek, bardzo skromny. Pokaże nam, jak to podłączyć. Pokaż, Arkady, jak tu. Co podłączamy do tego falownika, tak na szybko. Nie wiem, czy to będzie widać. Dobra, wyostrzyło. Mamy L, czyli fazowy przewód, N niebieski, czyli 0. Oczywiście ochrona, żeby było bezpiecznie, żółto-zielone. Czyli ten żółto jakiś, tak? Tak. No i na wyjście U i V podłączamy silnik, ten jednofazowy. A gdzie te przewody tutaj idą, tak żeby ktoś prosto jakoś... Tu mamy poznaczone, no, tak? Tutaj to jest sporo tych przewodów. Trochę sieczka, nie? Trochę sieczka. A jakby po przewodach dojść, żeby tak prościej pokazać? No, zasilanie mamy z włącznika. Czyli tak, zasilanie, czyli te skrajne przewody mamy z przełącznika, tak? Tak. Tutaj. A powrót mamy tutaj na tą listę. Czyli powrót to jest to drugie, tak? Tak, ten druga para. Druga para brązowo tych przewodów niebieski. Brązowo-niebieskich, gdzie one idą? Tutaj w tej szlifierce akurat? No, tu idą akurat w to miejsce i... I tu jest ten niebieski. Ten to jest Z1, tak jakby oznaczony, tak? Dobrze ja widzę, tak? Mhm. Dobra, i teraz mamy tak, przełącznik tej... Oczywiście można kupić sobie gdzieś w elektrycznym sklepie prawo-lewo przełącznik. A my tu mamy z odzysku, tak chodziłem, dumałem, z czego tu można wyjąć. No i jakiś się utrafił, wyjęliśmy sprężynkę, po szybkim tuningu przełącznik działa. I teraz jak tutaj najprościej wytłumaczyć właśnie, jak tu pozmieniać te... Generalnie przełącznik musi zamienić jedno uzwojenie, zamienić kierunek. Czyli tu mamy Z1, Z2 i on po prostu zamienia je miejscami. Zamienia miejscami, tak? Tak. Czyli tu jest, bo tu jest pomostkowane, tak? I skrzyżowane są styki. No ale ktoś ma jako odrobinę pojęcia o elektryce, to sobie powinien poradzić, bo ja osobiście to nie wiem, czy bym... W sieci. Albo można jakiś właśnie schemat sobie z sieci. W każdym bądź razie przy tym silniku... Czekaj, jeszcze pokażemy lampką, bo różne są silniki. Czy będzie tu widać oznaczenie tego motoru, to jest promotora silnik. Będzie widać, mam nadzieję, to taki silnik właśnie bez problemu, bo prawdopodobnie są różne silniki, są też szczotkowe silniki, nie? To jest silnik bezszczotkowy, tak? Czyli tutaj wysterujemy sobie zwykłym jakimś prawo-lewo przełącznikiem, no to tak jak mówię, to jest z odzysku, z wyciskarki wolnoobrotowej, tylko jest wyjęta sprężynka, bo on miał odbijany taki przełącznik, a teraz jest normalnie. Także... No to co, to włączymy, pokażemy, że to działa. Włączamy tak, najpierw włączamy zasilanie, wtedy zasila nam się falownik i na falowniku włączamy i trzeba bujnąć trochę pasem, żeby wystartował i mamy regulację płynną. Ciekawe, do jakiej prędkości on w ogóle będzie chodził, nie?
prawie do zera. Na razie jeszcze wszystko nie pomontowane. I teraz, i siłę. No już przy tych wolnych obrotach to tam trochę czuć, że już go hamuje. Ale powiedzmy, jak się troszkę tych obrotów doda, tak właśnie do jakiegoś ostrzenia noży, to nie ma problemu. O, ucieka sprzęt. I teraz, ciepłe. I teraz silnik nam się, pas nam się kręci do góry, tak? Do góry. I teraz zmieniamy przełącznikiem. Teraz mamy do góry, czyli zmieniamy teraz te obroty. Znowu włączamy. Trochę go trzeba... bo on za małe obroty teraz ma. A nie włączyłem, nie włączyłem może. Trochę go trzeba bujnąć. I teraz mamy obroty. Do dołu. Czyli pod włos. Wcześniej mieliśmy z włosem, a teraz ciągnie mi do dołu. Także wszystko działa. Potestujemy to, jak to będzie wyglądało w cięższych warunkach, ale w ten sposób silnik jednofazowy możemy właśnie wysterować z regulacją obrotów, stuningować naszą małą szlifierkę. Ja nie chciałem dużej, bo ta jest mała, fajna, bo mogę ją przenieść sobie z miejsca na miejsce. Nie potrzebuję gniazda siłowego, mogę sobie pod każde gniazdko gdzieś tam w rogu, gdzie mi wygodnie jest pracować, mogę sobie ją ustawić. Więc to jest zaleta, brakowało mi właśnie tylko zmiany kierunku obrotów, bo szarpało mi pasy przy ostrzeniu noży i brakowało mi tej regulacji obrotów, żeby nie przepalać ostrza, więc uważam, że jest to fajne rozwiązanie. Koszt operacyjny 300 czy ponad 300 zł zapłaciłem, ktoś mi tam ściągnął to z Chin. Plus jakiś przełącznik, podejrzewam, że będzie groszowa historia i można sobie taką szlifierkę stuningować i mieć fajne narzędzie uniwersalne do pracy. Także mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jakby były pytania o szczegóły, wyjaśnię, pomogę, doradzę. Dziękuję za uwagę, zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam, cześć, hej.